Witam wszystkich. Ruszyły prace nad opryskiwaczem. No i na dzień dzisiejszy on wygląda tak. Zaraz wam pokażę. Tu mamy zdjęte rozwadniacz. Trochę tej instalacji. Wyjęta jest jedna pompa. Druga też będzie wyjęta. Tak, co my tutaj? Tutaj w sumie się nic za bardzo nie zmieniło. Od umyty był, było zaczęte rozbieranie, żeby beczkę ściągnąć, ale niestety beczka nie będzie ściągana, a zaraz wam pokażę dlaczego i powiem dlaczego. Tutaj belka jest już, jak to się mówi, trochę rozebrana z tych końcówek, z węży. Jest już trochę oczyszczona z farby. Zobaczcie, tu jest ocynk pod spodem. No i tak tutaj już będzie się malować na ten. Tu jeszcze tutaj był siłownik gazowy zdjęty. A w tą stronę jest jakoś tam, tutaj jakaś sprężyna w środku. A w tą stronę, nie sprężyna w środku, w tą stronę linka. Linka ta napina tą sprężynę. Aha, to w ten sposób działa. No fajnie to wymyślili. A w tą stronę siłownik gazowy. No i tu jeszcze wstępnie jest umyty. Trzeba będzie jeszcze dokładnie umyć. I co? Dospawać tamtą część. Tutaj dospawać część, wydłużyć go. Gdzieś jak wymaga jakiegoś spawania, to też będzie podspawany. Tutaj na razie to wszystko jest tak zwinięte. Tutaj te wszystkie przewody. Trzeba będzie to też zaraz jeszcze jakoś rozebrać. To na razie było tak założone. Co tam jeszcze? A wam pompę pokażę. Pompę wyjąłem dlatego, że wcześniej zbiorniczek był pusty. Jak go zalałem olejem, to zobaczcie, był pełny, już jest też mało. I mówię, trzeba będzie ją rozbierać, ale jak ją wyciągnąłem, to zobaczyłem, że to wszystko było zalane. Czyli prawdopodobnie ten zbiorniczek jest pęknięty. Zobaczcie, nawet tu jest olej. Wczoraj ją myłem, a już widać, że gdzie cieknie. Zaraz trzeba będzie to wykręcę, spróbuję to wykręcić. Gdzieś mi się wody nalało trochę. No, a żeby to wykręcić, to trzeba będzie olej wypuścić, bo tam są śruby tutaj. To są śruby. No i co? Jeszcze tutaj jest taka fajna naklejka. Czasami widzę jakieś tam posty na Facebooku. Jak ktoś się pyta, ile tutaj się powinno w tą membrankę ciśnienia nabić. Więc tu jest pokazane, jakim ciśnieniem się pryska. Czyli jak pryskamy od 1 do 3. Mi się wydaje, że to chyba chodzi o to, o bary. No to powinno być od 0 do 1 bara, tak? Tutaj ciśnienie powietrza nabite. No jak tutaj jest od 3 do 12, tak? To od 1 do 3. Czyli ja na przykład jak pryskam ciśnieniem średnio tak 3 bary, to powinienem mieć tutaj jedną atmosferę nabitą. Aczkolwiek w mojej pompie w Amazonce takiego czegoś nie ma. Nie ma takiego takiej gruszki wyrównującej ciśnienie. A jeszcze wam powiem, dlaczego zbiornik nie będzie ściągany. Z tego względu, że śruby są tutaj po długości i one są mocno skrodowane. Nie da się ich odkręcić. Trzeba będzie odcinać, a jak się odetnie, to one są tutaj zalane w środku. Więc
jest tak, niech tak będzie. A więcej będzie, więcej szkody sobie zrobię jak pożytku tym, jakbym to ściągnął. Więc odkręci się koła, poczyści się i tak się pomaluje. Koła i tak muszę odkręcać, bo je odwrócę na drugą stronę. No i lepiej też będzie do malowania, jak będą koła odkręcone. Mam już też komputer pasujący do tego sterownika. To od kolegi Grześka Ulejczyka, dzięki Grzesiek. Teraz tu muszę jakoś, tutaj wtyczka taka jest pasująca, bo to są z tych samych lat pewnie, i góra i dół. Muszę tylko teraz jeszcze wymienić tutaj wtyczkę, bo tutaj była inna trzypinowa i ja tutaj, żeby ją na szybkości podpiąć, to tak musiałem to wyciąć i te dwie, tak dwa, i tak to wcisnąłem w gniazdko. No teraz już założę poprawną wtyczkę, o taką, która będzie pasować i do 3P i do 6810. No i w ogóle większość już teraz robi takie wtyczki, więc zaraz tutaj sobie przyszykuję. Zastanawiam się jeszcze, jakaś tu powinna być mocowanie, jakaś blacha pewnie, by tutaj to spiąć pod klamerkami. I tu jest jedna klamerka na dole, ale coś trzeba będzie wykombinować. Tutaj jeszcze też muszę to jakoś poukładać. Tu jest pęknięte, to muszę jakoś to przymocować, poskręcić. Ale tutaj wszystko działa, tam nie muszę nic zaglądać. Więc zabieramy się, a tu jeszcze mam taką wtyczkę. I zastanawiam się, czy nie podpiąć gdzieś na stałe jakoś pod tą. No tutaj gdzieś jakoś się wpiąć, bądź do środka w komputer. Nie wiem, ale najpierw zobaczę, czy jak podłączę pod prąd, może już tutaj jest jakieś wyprowadzone zasilanie tego komputera i po prostu prąd już pójdzie, ale wątpię, bo jak jest osobna wtyczka, to wątpię, że jest tutaj zasilanie. No i zobaczcie, tutaj opalareczką elegancko. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak to ładnie opalareczką idzie, te termokurczki z cyną. Zobaczcie je. Ta kamerka, ona blisko dobrze nie pokaże, ale ja widzę, że ta cyna się już tutaj rozlała. O, i tu już jest ładnie złączone, tak jak tutaj. No, eleganckie to jest. Bardzo usprawnia pracę, można powiedzieć. Zaraz zapytacie, co to za opalarka. O, jest. Ze Szwajcarii kiedyś przywiozłem. Taka budżetówka. Dobra, teraz złożymy to. Plusik mamy z tej strony.
fajnie, bo tu jest od razu pokazane na tych wtyczkach, gdzie plus, gdzie minus jest. O. Tu mamy plus, tutaj mamy minus. Minus niebieski, plus brązowy. Trochę tutaj za długo uciąłem. Jeszcze o-ring. O-ring powinien być tutaj. Wszystko dobrze. Może tutaj troszeczkę. Nie pomyślałem, bo mogłem tutaj zrobić inaczej. Bo miałem założyć wsuwki, ale wsuwek nie znalazłem, tylko znalazłem z kabelkiem, więc uciąłem kabelek i tak to wyszło. I tak to będzie. Dzisiaj sobota, czas skończyć robotę. Tutaj tak to już wygląda. Nożykiem najlepiej się skrabie i najlepiej to schodzi. Najszybciej w sumie, bo szlifierką to tak nie ten. Nie idzie tak. Tutaj próbowałem szlifierką, to można tylko gdzieś tam wygładzić, ale zdzierać farbę to nie ten. Najlepiej nożykiem i ładnie to odskakuje. Co jeszcze? Co do pompy. Co do pompy, to zbiorniczek tamten wydaje się cały, ale to zobaczę dopiero jak w domu umyję się, bo nie mogłem tego myjką umyć, bo wiecie jak się takie rzeczy myje, myjko to spieprzają wszędzie, nie da się w ręku trzymać też źle, bo można sobie palce poprzecinać tym strumieniem wody, ale tu jest takie podkładka jakby, uszczelka. I wydaje mi się, że to tamtędy. Trzeba dać albo drugą uszczelkę, albo na silikon, tak zobaczymy. I wydaje się, że zbiorniczek jest cały, nie? No i tyle w sumie. Z następnych prac będą filmy. Znaczy jeszcze jest dużo czyszczenia. Dużo czyszczenia. No ani to wygładzić, bo odskakuje ta farba i jak pomaluję na tą białą, to ono i tak będzie odpryskiwać. Chociaż tak niepowiedziane, że jak pomaluję na ten ocynk, ale jakiś taki dziwny ocynk, zobaczcie, taki śliski, nie? Tak jakby, jak to się mówi, świeży, nie? Nie postarzały. Tutaj jest, o, tutaj widać taki zestarzały, to tutaj może bardziej się będzie trzymała farba niż na tym. No ale no nic nie poradzę, no jest ocynk, to ocynk. Da się podkładowo farbę i na to już kolor. No i tyle. I nic innego nie wymyślę. Trzymajcie się, na razie i cześć.